Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj kolejna rozmowa z Arkadiuszem Miksą. Witaj, Arku. Witam Cię, witam Państwa. Arku, zaczynamy od tematu, który bulwersuje wielu Polaków, wielu też katolików, chociaż niestety nie wszystkich. Mianowicie jakiś od chyba 2 tygodni mniej więcej wściekły atak na postać kardynała Adama, księcia Sapiehy. Zresztą postać, którą przybliżaliśmy na naszej konferencji historycznej w dniu 8 lutego 2020 roku. To jest ta niebieska książeczka Jałta po 75 latach, strategie sojuszników i wrogów. I między innymi był tam wygłoszony przez ciebie wykład. Wykład nosił tytuł, no żeby, niezłomny arcybiskup Krakowa Adam Książę Sapieha, rzecz o przywódcy narodu czasu wojny i okupacji niemieckiej. Arkadiusz Miksa. Więc zajmowaliśmy się tą postacią. Ty wygłosiłeś na ten temat referat. On jest umieszczony właśnie w tej książce. Natomiast teraz z niewiadomych powodów ja przynajmniej dotarłem w 3 miejscach do dosyć agresywnych, nawet bym powiedział, tekstów na temat arcybiskupa Adama Sapiehy. 23 luty, wyborcza.pl Kraków. Autorka Małgorzata Skowrońska i tytuł: kardynał Adam Sapieha, książę niezłomny Kościoła, mentor Jana Pawła II, to znaczy Karola Wojtyły oczywiście, molestował kleryków i tak dalej. Potem dzień później, Tygodnik Powszechny, Artur Sporniak. Sapieha, tytuł artykułu: Sapieha, Wojtyła i tajemnice teczek. I postawione wprost pytanie, jakie były erotyczne zachowania kardynała Sapiehy, czy molestował Karola Wojtyłę. Tutaj Tygodnik Powszechny, tajemnica teczek, opiera się na holenderskim dziennikarzu Ecke Overbecku, który właśnie w tych dniach, nie wiem, myślę, że w przyszłym tygodniu będzie premiera, wydaje książkę Maxima Culpa, Jan Paweł II wiedział. Oczywiście chodzi o nadużycia seksualne. No ale co nadużycia seksualne przełomu XX, XXI wieku mają wspólnego z kardynałem Sapiehą? No jest to trochę dziwne. No oczywiście osobą, która to łączy, jest Jan Paweł II, natomiast no będziemy właśnie na ten temat rozmawiać. I wreszcie mam artykuł, prawdopodobnie nie dotarłem do wszystkich. 28 lutego, Andrzej Brzezicki w Newsweeku. Te oskarżenia wstrząsnęły Krakowem, tak zatytułował. No i tam są różne bzdury i kłamstwa na temat arcybiskupa Sapiehy powtarzane, na przykład, że troszczył się o bliźniego, o ile ten bliźni był Polakiem katolikiem i dopuszczał się nadużyć seksualnych. Czyli jak gdyby jest sugestia jakiegoś antysemityzmu kardynała, późniejszego kardynała, bo w czasie wojny jeszcze był tylko arcybiskupem krakowskim. Wiem, że jeszcze chyba w Onecie i w innych miejscach też były artykuły, nie do wszystkich dotarłem. Dlaczego teraz i dlaczego atak na kardynała Sapiehę? No cóż, to też o tyle ciekawe, że właśnie ten tekst bodajże z tego Newsweeka też właśnie powielił również Onet.
I ja z kolei też trafiłem na tekst Onetu, szanowni państwo, z 2015 roku. Już wtedy atakowali kardynała? Nie, wtedy właśnie jeszcze nie atakowali kardynała. Mało tego, byłem zaskoczony, bo właściwie artykuł, co ciekawe, jeszcze też o takim sympatycznym, ciekawie brzmiącym nazwisku pana Zimmermana, nie pamiętam imienia, on napisał artykuł na Onecie poświęcony Sapiesze i był artykuł w ogóle bardzo w pozytywny sposób, znaczy pokazał rzeczywiście te wszystkie zasługi Sapiechy na wszystkich po prostu polach. Bardzo dobry artykuł, w ogóle to powiem tak, no właściwie od tego mojego artykułu z tej książki on by się właściwie niewiele różnił. Czyli artykuł pana Zimmermana mógłby się znaleźć koło twojego artykułu się znaleźć, w tej książce. Mógłby się oczywiście znaleźć, tam oczywiście nie ma wszystkich wątków, bo tutaj ja sobie pisałem o relacjach z sanacją, on tylko tam napisał tak delikatnie o tej tam konfrontacji, że takowa była. Natomiast niemniej artykuł pozytywny względem tego, co wychodzi o kardynale dzisiaj. A ten artykuł właśnie z Newsweeka, ja sobie go przeanalizowałem, bo właśnie jest o tyle ciekawy, że po prostu postanowiono pójść za ciosem i to znaczy, że już nie wystarcza sam atak i tutaj jakieś domniemywanie jakiegoś molestowania kleryków i tak dalej, tylko postanowiono w ogóle pokazać właściwie kardynała w ogóle w krzywym zwierciadle od samego początku, właściwie od zarania jego dzieł, czy właściwie wszystkie te strony, które były pozytywne w jego dokonaniach, obrócić to właściwie i pokazać to zupełnie z innej strony, czyli wykazać, że charakterologicznie był człowiekiem konfliktowym, że był człowiekiem apodyktycznym, no że właśnie był, że jeśli pomagał Żydom, to tylko tym okrzczonym, że wszedł w konflikt z Piłsudskim, no oczywiście nie tego tła, tego podłoża, tego z czego ten konflikt wynikał, o tym się generalnie nie mówi, na to się nie wskazuje i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że po prostu w tym wypadku postanowiono wykorzystać te ataki na Jana Pawła II i zszargać po prostu jeden z największych autorytetów, tak? Taki autorytet, który no, wydawałoby się, że jest nie do podważenia w polskim kościele, jeśli chodzi o XX wiek. Autorytet człowieka, który, co ciekawe, bo to warto przecież mówić o tym i podkreślać, to był tym mężem stanu tak naprawdę czasu okupacji. To on, nie polskie władze, bo polskie władze sanacyjne przecież w 1939 roku uciekły z Polski. Nie kardynał Chląd, tylko właśnie on. On został tutaj, Chląd z Polski również się ewakuował. A przecież on w 1939 roku miał przejść właśnie, można powiedzieć, na tą zasłużoną już emeryturę, po czym się okazało, że w podeszłym wieku stał się autorytetem i nieformalnym przywódcą w ogóle w okupowanej Polsce, prowadząc właśnie bardzo wyważoną, bardzo mądrą i roztropną politykę z władzami niemieckimi, doprowadzając również do tego, że udało mu się odciągnąć od pomysłu akowców, którzy byli wpadli na pomysł, żeby również wywołać powstanie w Krakowie, które skończyłoby się taką samą katastrofą jak w Warszawie, a Sapieha, ponieważ konsultowali się z nim i Sapieha ich od tego odwiódł. No więc ogrom zasług tego człowieka, mówię też, że już nawet nie wspominam o tych zasługach jeszcze z czasów I wojny światowej, ogromny. I co się okazuje? No właśnie, no można próbować szargać, a ponieważ jest to doskonały moment, ponieważ no było, nie było, no co byśmy nie powiedzieli rzeczywiście o hierarchii kościelnej w Polsce, no to ona sobie poniekąd na to zasłużyła. Tak, oczywiście te ataki i ta skala tych pomówień w różnych kwestiach jest oczywiście mocno głęboko przesadzona, bo teraz się okazuje, że sprawy sprzed 2, 3, 4 lat posądzeń różnych księży o pedofilii okazują się być w ogóle wyssane z palca, ale oczywiście nikt już potem tego nie postuluje. Niemniej, no nie ma co ukrywać, że jest kryzys, jeśli chodzi o hierarchię kościelną i tego, w czym się ta hierarchia zajmuje, a czym się zajmować powinna. O biznesach już nawet przecież mówi się tylko o tych aferach pedofilskich, ale przecież wielu księży zamiast zajmować się swoimi parafiami, zajmuje się różnego rodzaju, prowadzi różnego rodzaju biznesy. No prowadzi również prywatnie, bym powiedział, nieciekawe właśnie życie gdzieś tam na boku, które jest zaprzeczeniem właśnie. Problemy z alkoholem, problemy z hazardem i tak dalej, i tak dalej. Jest tych problemów cała masa. Oczywiście to też są tylko ludzie, niemniej no są to ludzie, którzy powinni być wzorem i starać się dążyć do dużo bardziej niż, że tak powiem, szary, przeciętny wierny Kościoła katolickiego, powinni się starać o to, żeby być rzeczywiście przywódcami, żeby dawać dobry przykład. Natomiast tego nie ma, więc wykorzystuje się ten moment właśnie tej takiej nagonki tego, że w społeczeństwie rzeczywiście rośnie ta fala takiego głębokiego antyklerykalizmu, tak, i odchodzenia od religii. Wykorzystuje się do tego, żeby no właśnie takiego człowieka jak kardynał Sapieha po prostu przy okazji również, jak to się mówi, ubić, w sensie, w przenośni, w tym sensie, że zszargać jego autorytet, bo wiadomo, że nawet jeśli się te pewne rzeczy wyprostuje, więc potem będzie
będzie ciężko, żeby to wyprostować. I tutaj nic nie pomoże to, że oczywiście i ksiądz Isakowicz-Zaleski, który sam jest zwolennikiem i orędownikiem robienia czystek w kościele katolickim, jeśli chodzi o księży, jeśli chodzi o sprawy bieżące w kościele dotyczące księży, którzy... Lustracje, sprawy lustracyjne. Sprawy również lustracyjne, żeby robić z tymi rzeczami porządek. Nie wystarczy jego opinia, że te tezy, że tak powiem, te plotki, które są rozsiewane, oni opierają się na zeznaniach jakiegoś ubeka, który w dodatku miał jakiś tam prywatny chyba konflikt i jakieś udry z Sapiehą. Nie wystarczą również autorytety innych specjalistów, badaczy historii Kościoła, którzy prowadzą od lat już badania naukowe dotyczące właśnie Kościoła katolickiego w okresie PRL-u czy w czasie okupacji. To nie wystarczy po prostu, że oni twierdzą, że te dane są wyssane z palca, no bo po prostu no tak, tego typu właśnie środowiska jak Gazeta Wyborcza już korzystają, już biorą okazję z tego, żeby właśnie tutaj ten autorytet właśnie szargać. Do tego dochodzą właśnie inne Newsweeki, Onety i tak dalej, i tak dalej. No cała ta jest uruchomiona, ta potężna machina, bym powiedział, która już od dobrych kilku lat skrzętnie i skrupulatnie prowadzi takie, bym powiedział, zmasowane nagonki właśnie na Kościół katolicki, na hierarchię, na wiernych. No podważa się przecież dekalog, sugeruje się, i to najciekawsze jest w tym wszystkim jeszcze to, co jest szczególnie bulwersujące, że to ateiści albo innowiercy próbują wmawiać katolikom, co jest dla nich dobre, to znaczy, które wartości powinni wyznawać i które są słuszne, a o których powinni odejść, bo to im się po prostu nie podoba. Im ateistom się nie podobają pewne rzeczy, no więc my mamy po prostu od tego odejść, bo oni tak chcą, bo oni tak uważają, że tak być powinno. Kompletnie z pominięciem tego, co my na ten temat, jako osoby wierne, wyznające katolicyzm, co my na ten temat myślimy, więc no mówię, to jest, według mnie, wpisuje się to w zmasowaną, taką bym powiedział, falę utrzymującą się już od kilku lat, takie nagonki. I powiem szczerze, jest pytanie dla mnie otwarte, bo ja oczywiście w tej publikacji właśnie mówiłem o kardynale Sapiesze, natomiast, no i przecież też jeszcze wspólnie wydałeś ty jeszcze inny, również mój referat z innej konferencji, poświęconej innej wybitnej osobie w Kościele katolickim. Arcybiskup Teodorowicz, narodowiec, Ormianin, równie wybitna, zasłużona postać jak kardynał Sapieha, wybitny, bym powiedział, polski patriota i wybitny polski duchowny. I teraz jest tylko kwestią czasu, ile będę czekał na to, jak pojawi się również jakiś atak na niego. Nagle się okaże, że ktoś tam gdzieś coś tam słyszał, komuś przekazał i tak dalej. No i zresztą takich ataków było więcej. No, prorad Jankowski, no oczywiście nie jest to też tak, że to była też postać bez skazy. Był to człowiek z przywarami i wadami i część rzeczy, które w sposób jego postępowania gdzieś tam mnie również też dotykał. Niemniej to, że nagle po jego śmierci ujawniają się ludzie, którzy zaczynają mówić o nim rzeczy krytyczne, urągające i szargające jego opinię w momencie, w którym on już nie jest w stanie tego skonfrontować się z tymi ludźmi i powiedzieć, jak było, co on na ten temat myśli, no to jest po prostu, no mówię, to jest jeden wielki ciąg. I mówię, ja się spodziewam w dalszym ciągu zmasowanych ataków i wszystkie te największe autorytety duchownych, które do tej pory mieliśmy, będą po prostu po kolei szargane, bo jest teraz na to moment odpowiedni. A dwa, no to też jest efekt, bym powiedział, bierności wiernych Kościoła katolickiego w Polsce, którzy na tego typu rzeczy przyzwalają, bo przecież to tak samo uderza w nich i oni też powinni interweniować, też powinni być zbulwersowani, też powinno w jakiś sposób, powinni kierować listę do takich redakcji, powinni pikietować, manifestować, upraszać się po prostu o, bym powiedział, o sprawiedliwość, o właściwy osąd, o nieniszczenie autorytetów, które mamy. No ale tego nie ma, no po prostu jest ta bierność, tak jak nieraz rozmawiamy tutaj u ciebie w studiu, no ta bierność na polu narodowym, jest również ta bierność na polu, bym powiedział, dotyczącym właśnie obrony wartości, cennych wartości również katolickich, które są dla nas cenne, ważne i no to jest po prostu przykre. Mhm. Ja myślę, że obecna walka z postacią kardynała, późniejszego kardynała, no bo w okresie przedwojennym i wojny jeszcze nie był kardynałem, Adama księcia Sapiehy, to jest kontynuacja przez grupę rekonstrukcji historycznej sanacji tego, co robiła sanacja w latach 30. Pamiętajmy, był tak zwany konflikt wawelski. On wybuchł w nocy z 22 na 23 czerwca 1937 roku, kiedy trumna ze szczątkami marszałka została przeniesiona z krypty świętego Leonarda do krypty Srebrnych Dzwonów.
Czyli jak gdyby została wyniesiona poza obręb świątyni katolickiej, kościoła. No, było kilka powodów. Po pierwsze, marszałek Piłsudski nie był katolikiem. Umierał jako protestant i no, budziło to wielkie emocje, że dlaczego jest na poświęconej ziemi pochowany. Po drugie, jego zwolennicy, Piłsudczycy, nie potrafili się zachować. Olbrzymie ilości, nazwijmy to w cudzysłowie, pielgrzymów do trumny marszałka wchodziło do kościoła, ponieważ on, ta trumna była na terenie katedry wawelskiej. W katedrze pito alkohol, w katedrze załatwiano potrzeby fizjologiczne, w katedrze po prostu no, działy się z punktu widzenia kultu i katolickiego i powagi tego miejsca po prostu rzeczy skandaliczne. I w tej sytuacji arcybiskup postanowił jednak interweniować i przeniósł. Zostały zwłoki na Wawelu, ale już poza obrębem kościoła. I wtedy rząd sanacyjny, różne stowarzyszenia piłsudczykowskie, sanacyjne, wzięły totalny atak. Były nieliczne osoby z kręgu sanacji, które stanęły w obronie marszałka. O tym wspomnę za chwilkę, ale na przykład organizowano organizowano demonstracje. Na przykład demonstracja to chyba było na Placu Saskim w Warszawie. Okrzyki dotyczące arcybiskupa wówczas Sapiehy. Hańba, do Berezy, precz z Polski. Artykuł w Gazecie Polskiej, nomen omen. Gazeta Polska, 24 czerwca 1937 roku. Następujące żądania strony piłsudczykowskiej. Zmiana konkordatu. Oddanie Wawelu w bezpośrednie władanie państwu. Trzecie. Powoływanie na stanowiska biskupów Polaków, którzy czują się wiernymi synami ojczyzny, to znaczy wiernymi sanacji w tym momencie, prawda? Czwarte, pozbawienie księdza metropolity Sapiehy wszelkich odznaczeń honorowych. Piąte, pozbawienie księdza metropolity Sapiehy obywatelstwa polskiego. No więc no, doszło do po prostu skandalicznych wypowiedzi. Arcybiskupa nazwano warchołem. Znaczy w Krakowie w ogóle pod jego siedzibą, no, gdyby nie interwencja policji, to powybijano szyby. Tak, wtargnięto by pewnie do środka, tam też kukłę właśnie jego spalono i tak dalej, więc te ekscesy miały miejsce, były zorganizowane, zaplanowane przez sanację i zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie, a pewnie być może również i w innych ośrodkach wielkich miast, w tych największych miast polskich, tak? Mówiłem, że środowiska piłsudczykowskie generalnie atakowały Sapiehę. Oczywiście także ci niewierzący, głównie ateiści, masoni, lewicowcy i tak dalej. Środowiska narodowe, katolickie, chadeckie generalnie stały za arcybiskupem. Natomiast wśród Piłsudczyków, osobą, która stanęła wówczas w obronie w czerwcu 1937 roku arcybiskupa, był między innymi generał Marian Kukiel, słynny historyk, który napisał tak. Jestem poruszony do głębi, oburzony niegodziwymi napaściami na księcia metropolitę, których dopuszczają się niestety dawni moi towarzysze broni. Ośmielam się prosić go, aby przyjąć się raczył z mojej strony wyrazy serdecznego żalu z powodu wyrządzonej jemu, kościołowi i Polsce krzywdy. Wiedziałem dobrze, do czego może posunąć się fanatyzm i zaciekłość tych ludzi, u których kult
deifikowanego wodza zainstalował się w miejsce religii, patriotyzmu i moralności, czyli kult Piłsudskiego w miejsce religii, patriotyzmu i moralności. No, to jest bardzo mocne słowa, zwłaszcza, że pisze Piłsudczyk. Nie powinienem się dziwić temu, co się dzieje, ale cierpię nad tym, jak cierpi przygniatająca większość narodu. Przekonany jestem, pisze Marian Kukiel, że Polska murem stanie w obronie Katedry Wawelskiej i jej najdostojniejszego strażnika. No to piękny, wiesz, taki nie tylko wybitnego historyka, no ale właśnie, mówię, człowieka związanego przez większość czasu wcześniej z PPS-em, później z Legionami i z opcją piłsudczykowską. Znaczy to jeszcze jest jeden wątek, bo tak naprawdę to mamy ten czas właśnie po śmierci Piłsudskiego, ale jeszcze też warto wspomnieć o jednym wydarzeniu. Rok 23, wydarzenia jesienią, które miały miejsce w Krakowie 23 roku. Te zorganizowane przez bojówki właśnie w piłsudczykowskie, przez Strzelca i POW struktury, no próby, to właściwie się mówi dzisiaj z perspektywy czasu, to też mało znany wątek, próba, taka pierwsza próba tego, co się stało w 26 roku, czyli przewrót majowy, to taką pierwszą przymiarką do przewrotu był rok 23 i wydarzenia właśnie w Krakowie, to znaczy strajki robotnicze organizowane przez PP za inspiracją właśnie sanacji. No i to starcie, na skutek którego wyposażeni w broń palną robotnicy i ludzie ze Strzelca i tak dalej strzelali po prostu do Wojska Polskiego. No, śmierć wtedy... Niefortunne użycie do tłumienia tych demonstracji kawalerii. Tak. Konie się ślizgały na bruku i to spowodowało, zdaje się, śmierć kilku ułanów, no, kawalerzystów. Tak, tak. I no oczywiście te zamieszki ten mieszek nie rozpoczęło wojsko, tylko mówię, tak jak mówię, rozpoczęły to siły i środowiska związane z Piłsudskim. I co ciekawe, no na skutek tego nie zginęli tylko żołnierze, ale zginęło również kilku robotników. I po ich śmierci, no co ciekawe, socjaliści generalnie wojujący przecież z Kościołem domagali się uroczystego pochówku właśnie, tak? Uroczystego pochówku z udziałem właśnie Sapiehy. I Sapieha wtedy odmówił po prostu tego uroczystego pochówku i to też był również, to był taki już jeden właśnie to, takich epizodów było kilka właśnie, rok w ogóle pierwszy też to było jeszcze pierwsze wydarzenie, to był rok 1916, kiedy w katedrze właśnie na Wawelu również była grupa ludzi związanych z Piłsudskim i oni stanęli na tej katedrze, stanęli w tej katedrze podczas nabożeństwa w miejscu, które przeznaczonych dla osób duchownych i Sapieha im zwrócił uwagę, chociaż wcześniej ktoś już ich proszono o to, żeby stamtąd odeszli, nie odeszli, dopiero po interwencji Sapiehy przeszli w inne miejsce, ale ze wspomnień racji wynika, że jakby no kompletnie nie w dalszym ciągu lekceważąc sobie i jakby no nie zdając sobie z tego sprawy, że no naruszają po prostu powagę tego miejsca, więc ta lista tych zgrzytów była na tle między Piłsudskim a Sapiehą dużo, dużo, bym powiedział, dłuższa, tak? Również ocena właśnie sytuacji jeśli idzie o samą pierwszą wojnę światową i postawienie na stronę, którą stawiał Piłsudski i na to, jak widział to Sapieha, tak, który miał zupełnie inne zdanie i był z innej orientacji, było mu zdecydowanie bliżej, współpracował wtedy właśnie z arcybiskupem Teodorowiczem, było mu bliżej do poglądów endeckich w tym okresie niż do piłsudczykowskich. Więc rzeczywiście, próbowano właśnie, można powiedzieć, co, upaństwowić trochę taki, bym powiedział, w stylu takim, zrobić w stylu anglikańskim kościół, tak, że będziemy mieli właściwie własny narodowy, znaczy narodowy, to może złe słowo, państwowy kościół po prostu, kontrolowany przez sanację. No i tacy ludzie właśnie w tym kościele, jak Sapieha czy Teodorowicz, nie byłoby po prostu dla nich miejsca. Zresztą lista takich hierarchów, którzy byli skonfliktowani ze środowiskami piłsudczykowskimi była o wiele, wiele dłuższa. To są takie, bym powiedział, najbardziej barwne i najbardziej znane postacie, które były w tym konflikcie brały udział, więc rzeczywiście te próby jakby wykorzystywania, to słusznie to poruszyłeś ten wątek, że właściwie to my mówimy o tym, że dzisiaj to próbuje się takie gierki rozgrywać się tych hierarchów, ale no one miały również miejsce w okresie międzywojennym i te postacie wyraziste w tym kościele, tacy bym powiedział duchowi przywódcy właśnie narodu, no są zawsze na celowniku instytucji właśnie państwowych czy tych około państwowych, bo tutaj mamy do czynienia przecież, możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z mediami, ale przecież te media też współpracują z określonymi środowiskami politycznymi w Polsce. No Gazeta Wyborcza, Onet, TVN, no mają przecież, prawda, Swoje sympatie i tych sympatii przecież nie ukrywają, to jesteśmy tego świadkami codziennie, o kim piszą pozytywnie, o kim piszą negatywnie, więc ma to jak najbardziej miejsce również dziś, więc
Cóż, historia właśnie ma to do siebie, że niestety powtarza się w cyklach, natomiast niemniej no, skala tego, tych wydarzeń no, zmierza w złą stronę, to znaczy no, widać, że i wtedy sobie pozwalano, ale a teraz pozwalano sobie jeszcze te czynniki na o wiele więcej, bo skala ich oddziaływania jest znacznie większa, bo odsetek właśnie ludzi nastawionych wrogo do kościoła, odsetek ludzi niewierzących rośnie. No ale to też właśnie wynika z tego, że jeśli porównamy rzeczywiście w jaki sposób funkcjonowali hierarchowie w okresie międzywojennym i dzisiaj, no to widzimy czym się zajmowali wtedy. Wtedy budowali i otwierali nowe świątynie, wtedy zajmowali się działalnością przy parafie Tętniły Życiem, bo była akcja katolicka, były różnego rodzaju stowarzyszenia, sodalicje mariańskie były, prawda? I prawie każdy duchowny przy swojej parafii miał struktury, bym powiedział, kilkunastu różnych organizacji często, ukierunkowanych na kobiety, ukierunkowanych na młodzież, na mężczyzn, wreszcie na jakieś środowiska zawodowe, branżowe i tak dalej, i tak dalej. No to życie tam tętniło przy tych parafiach, tak? Dzisiaj, jeśli są budowane, co się często podkreśla, jakieś duże plebanie, no to tylko dla wygody bym powiedział duchownych, więc to jest ta różnica. Więc jest o wiele łatwiej dzisiaj atakować ten kościół niż kiedyś, a i rzeczywiście mechanizmy są o wiele bardziej sprytne ku temu i większe możliwości, większe możliwości oddziaływania. No. Jest to niestety proces nieunikniony. Ja chciałbym i wierzę w to, że jeszcze przyjdzie opamiętanie w polskim kościele i rzeczywiście przyjdzie czas na porządki i oddzieli się w końcu tam ziarno od plew i będzie normalnie, tak? I kościół wróci do takiego swojego pierwotnego stanu, do tego, do czego jest jakby stworzony, powołany, czy mówię tu o hierarchii oczywiście, czym się powinien zajmować, tak? Przewodzić ludowi, tak, Bożemu, przewodzić, organizować, bronić pewnych, a no, mamy maroz, totalny maroz, często wręcz właśnie hierarchowie, by powiedział, jak się na nich patrzy, na ich poczynania, no opowiadają się właściwie wbrew w ogóle spuściźnie tradycji, właściwie no jakby też niejako podważając ten właśnie tą ciężką pracę i ten trud, który wykonywali tacy ludzie jak właśnie jak arcybiskup Teodorowicz czy kardynał właśnie Sapieha, tak? No właśnie, kończąc ten wątek konfliktu wokół osoby arcybiskupa Adama Sapiehy, trzeba powiedzieć, że ta decyzja o przeniesieniu tej trumny marszałka bezpośrednią jak gdyby powodem była spowodowana tym, że miał przyjechać do Polski król rumuński Karol i miał odwiedzić właśnie miejsce spoczynku marszałka, którego znał z wcześniejszych lat. Zresztą on chyba miał nawet mundur i miał jakiś tytuł oficerski polski. Tak, znaczy to było wspólne, on był w ogóle zafascynowany Piłsudskim, zresztą i też jeden z oddziałów nosił imię w ogóle, już za życia Piłsudskiego nosił jego imię, więc zresztą Piłsudski też jeździł właśnie tam na wypoczynek również do Rumunii, rzeczywiście ta między nimi była ta wzajemna sympatia i tam rzeczywiście no Karol właśnie spowodował, że jakby no poprzez swoją osobę, poprzez tam swój autorytet właśnie w państwie rumuńskim, że rzeczywiście no Rumuni byli tam zafascynowani Piłsudskim. To rzeczywiście tak to wyglądało. No i ze względu na to, że wiadomo, król rumuński Karol był prawosławny, a w tamtych latach w ogóle do Soboru Watykańskiego II generalnie no, nie zalecało się na wzajemne odwiedzanie się innowierców, tak? Więc to było bezpośrednia przyczyna. Natomiast jak to wyglądało wcześniej, to tu akurat znalazłem fragment wspomnień księdza Kazimierza Figlewicza, który był wikariuszem parafii na Wawelu, który tak pisze. Wskutek przychodzenia ciągłego różnych delegacji i pocztów sztandarowych katedra stała się przedsionkiem krypty, czyli krypta z Leonarda przejęła główną rolę, a katedra po prostu była ten. No i też zamiast kultu Bożego, też to zamiast kultu, podkreślał to Sapieha, że zamiast kultu Bożego panuje tam kult Piłsudskiego, niezdrowy kult po prostu, tak, który no jakby nie ma rozgraniczenia między tym, co jest boskie, a jak to się mówi, a co państwowe, tak, że gdzieś w tym powinna też być granica. I dalsza część wspomnień księdza Figlewicza, wikariusza parafii na Wawelu. Przychodziły różne osoby i związki, czasem
nawet obce nam religią, i wchodziły do krypty ze swymi sztandarami. Na przykład wielu Żydów przychodziło, co czyniło bardzo przykre wrażenie w takim sanktuarium religijnym i narodowym, jakim jest Bazylika Wawelska. Z pociągów tak zwanych popularnych przychodziły czasem do krypty osoby nietrzeźwe, które w sposób zachowujące się w nielicujący z powagą miejsca. I tak dalej, więc po prostu może nie sam, nikt nie spodziewał się, że król przyjdzie nietrzeźwy, ale żeby po prostu kolejny argument, że prawosławny przechodzi przez katedrę, zostało to uporządkowane i przeniesienie pod wieżę dzwonów spowodowało, że było oddzielne wejście bezpośrednio z tego, z podwórza, z dziedzińca wawelskiego do krypty, gdzie spoczywał Piłsudski, i to rozwiązało na jakiś czas sytuację. Tak, znaczy ja to już tylko dodam właśnie, że to też jest takie ciekawe, że kiedy przygotowywałem ten artykuł, no to właśnie korzystałem z wielu współczesnych, prawda, artykułów, publikacji, książek poświęconych kardynałowi, i to, co mnie uderzyło, że w wypadku tego jego konfliktu właśnie z Piłsudskim, to mimo że racja była po stronie Piłsudskiego, to wielu ludzi zafascynowanych osobą właśnie z kardynała, piszących właśnie o nim książki i artykuły, no właśnie kiedy dochodziło do tego wątku, dziwnym zbiegiem okoliczności nagle próbowało rozmywać ten temat, jakby, no żeby absolutnie w żaden sposób tutaj nie podważyć autorytetu marszałka Piłsudskiego, to woleli, jak to się mówi, położyć nawet sapiechę na tym, bym powiedział, na ołtarzu, jakby na szafocie generalnie sprawy, byle tylko nie uderzyć Piłsudskiego. To też mi przypomina... Powiedziałeś przed chwilą, racja była po stronie Piłsudskiego. Nie, racja była po stronie Sapiechy, oczywiście się pomyliłem, racja była po stronie Sapiechy, natomiast no właśnie oni jakby argumentowali, że jakby tak jakby w tych publikacjach się można odnieść wrażenie, że no tutaj to tak obie strony miały rację, albo właśnie, że racja była po stronie Piłsudskiego. No tak nie było, racja była po stronie Sapiechy, i to przykre, że właśnie, że ludzie boją się, nie mają współcześnie odwagi no pomówić krytycznie właśnie, ale to też przypomina mi sytuację drugą, analogiczną, podobną do tej, również z Krakowa się wywodzącą, mianowicie dotyczącą innego konfliktu Piłsudskiego z profesorem Konopczyńskim. Mhm. Kiedy podczas II wojny światowej profesor Władysław Konopczyński nie miał dostępu do biblioteki, miał ten dostęp mocno okrojony, napisał tak naprawdę książkę z głowy, to znaczy książkę poświęconą Piłsudskiemu, tak? No i oczywiście książkę krytyczną o Piłsudskim. I ta książka właściwie dopiero do tego momentu nie była wydana. Dlaczego? No dlatego, że rodzina właśnie Konopczyńskiego, która no jednak inaczej postrzegała Piłsudskiego niż sam Konopczyński, nie chciała tej książki wydać, nie chciała tej książki opublikować z racji tego, żeby ona nie uderzyła po prostu w dobre imię marszałka Piłsudskiego. I dopiero, szanowni państwo, w tym roku ta książka ukazała światło dzienne. Te wspomnienia właśnie napisane podczas te wspomnienia, czy nawet nie też poniekąd wspomnienia, bo one też dotyczyły bezpośrednich jakby spostrzeżeń właśnie samego Konopczyńskiego. Ta książka napisana dopiero teraz ukazała światło dzienne po tych latach, no bo po prostu no właśnie też obawiano się, żeby ten autorytet Piłsudskiego nie został nadszarpnięty. Ile takich sytuacji jest jeszcze, o których nie mamy pojęcia, że gdzieś może coś byłoby opublikowane, co by wyszło i pokazało pełny obraz właśnie sanacji Piłsudskiego, ale nie zostało, no bo z racji tego, że no jednak ludzie się obawiają, bo ta legenda tego Piłsudskiego, ten mit tego Piłsudskiego się poszerza już za jego życia, by była dobrze wykreowana, a dzisiaj mamy, że tak powiem, kolejne fale tego, jakichś biegów o podkowe kasztanki, na przykład w Sulejówku jest zorganizowany bieg, to przypomina mi handel odpustami w średniowieczu, tak, prawda, kopytko osiołka, którym Pan Jezus wjechał do Jerozolimy, to wtedy robiono, teraz mamy podkówkę z kasztanki na przykład, tak, i ona jest tam główną nagrodą w jakimś tam biegu niepodległości, czy czymś tam. Ale to jak będzie setny bieg, to znaczy co, kasztanka była stonogą? No, ile właśnie, tych podkówek może być? Właśnie, także no, szanowni państwo, to właśnie pokazuje, no, do czego prowadzą niezdrowe, budowanie niezdrowych, bym powiedział, mitów i właściwie traktowanie na równi z Panem Bogiem właśnie osób ludzkich, tak, doczesnych, tak, które żyły, no, których jednak gdzieś trzeba znaleźć umiar w tym wszystkim, a jeśli się jeszcze w ogóle właśnie weźmie pod uwagę, że kogoś takiego robi się bohatera, kto tym na to bohaterstwo jakieś tam szczególne nie zasługuje, to już w ogóle jest to po prostu dramat. Czy poruszamy jeszcze jakieś bardziej aktualne tematy? Znaczy ja osobiście dzisiaj jest taki świeży temat, którym się chciałem z Państwem podzielić, to rzecz, która mnie totalnie zaskoczyła. Znaczy wydarzenie właściwie, czyli właściwie sposób postrzegania ludzi do tego wydarzenia. Mianowicie premier Węgier Orban oświadczył
w swojej wypowiedzi powiedział, że on, żeby było jasne, bo rzeczywiście są na niego ataki już od dłuższego czasu, że on nie popiera Węgier, że jest tam stronnikiem Putina, ruską onucą i tak dalej, i tak dalej. No i Orban, taka jego, bym powiedział, ostatni z ostatniego, bym powiedział, dnia, taka świeża informacja, którą znalazłem, że Orban się wypowiedział, że on nie jest generalnie przeciwnikiem pomagania Ukrainie jako takiej, tak? O wsparciu mówimy tutaj humanitarnym i tak dalej. Jest za tym, żeby udzielać tego wsparcia. Natomiast dla niego osobiście interes Ukrainy nie może stać ponad interesem węgierskim. I to wywołało w ogóle falę, jakąś lawinę po prostu negatywnych komentarzy, jeszcze większej brei na jego głowę, ale że jak to, że to skandal i że tak dalej. I tak sobie pomyślałem, że przecież kiedyś ktoś, kto by przywódca państwa, który by oficjalnie głosił, że interesy innego państwa są ważniejsze niż interesy państwa, którym on zarządza, to byłby zdrajcą i trafiłby przed Trybunał Stanu. Tymczasem teraz się okazuje, że jeśli przywódca jakiegoś państwa mówi, że interesy jego własnego kraju są ważniejsze niż interesy Ukrainy, to po prostu od razu... Wielki ajwaj. Zaraz się robi atak, że to jest po prostu sympatyzowanie z Rosją Putina, z ruskie onuce. A przecież ten człowiek nie musi być wcale sympatykiem Rosji Putina, ale po prostu jest sympatykiem własnego narodu, własnego państwa, bo po to go ludzie wybrali, żeby reprezentował i pilnował, doglądał interesów swojego własnego państwa. Tymczasem w naszym kraju w ciągu roku, tak jak powiedziałem już nawet przez pierwsze parę miesięcy, okazało się, że na wielu polach, których nie było, można rozwiązać kwestii społecznych, problemów z mieszkaniami, problemów ze służbą zdrowia, z opieką nad ludźmi, którzy są bezdomnymi, którzy mają trudną sytuację życiową. Tych problemów państwo nie potrafiło rozwiązać. Przy czym przyjechało kilka milionów Ukraińców, nagle znalazły się pieniądze na wynajem dla nich mieszkań, na to, żeby mieli gdzie mieszkać, na to, żeby mieli co jeść, na zasiłki, na świadczenia, na pierwszeństwo w kolejkach do służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Nasze państwo w ciągu roku ostatniego zrobiło, śmiem twierdzić, więcej niż przez 8 lat swoich rządów zrobił PiS, właśnie więcej w ciągu ostatniego roku dla Ukraińców, niż przez 8 prawie lat swoich rządów dla Polaków, dla obywateli państwa polskiego. Więc tego typu postaty, to też jest to forma bycia ruską onucą, bo to też jest sprzyjanie Putinowi. Ja po prostu stwierdzam fakty i oczekuję jako obywatel państwa polskiego, jako człowiek płacący tu podatki, jako człowiek przez wieki związany poprzez moich przodków z tą ziemią, że ludzie, którzy siedzą w Warszawie, którzy są tutaj w centrali, zajmować się będą w pierwszej kolejności dbałością o obywateli państwa polskiego, w tym również mnie, mojej osoby, mojej rodziny, moich najbliższych, kolegów, znajomych, przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Bo do tego zostali powołani. A to, jeśli chcą prywatnie wspierać Ukrainę, proszę bardzo, ze swoich wynagrodzeń mogą co miesiąc taki zrobić, istnieje coś takiego, szanowni państwo, przecież jak stały przelew. I proszę bardzo, niech ze swoich pensyjek po prostu przelewają tam co miesiąc kilka tysięcy złotych, połowę, czy trzy czwarte nawet. Ja w to nie wnikam. Czy ze spółek Skarbu Państwa, tam jak mają rodziny poinstalowane w tych spółkach i tam mają grube pieniądze, prawda? Taki Glapiński na przykład, to z NBP-u, on przy swojej pensyjce to mógłby przekazywać co miesiąc naprawdę spore pieniądze na rzecz Ukrainy. Chociaż też nie wiem, czy do końca byłoby to moralne z racji tego, że jego wynagrodzenie jest nieadekwatne do tego, co sobą reprezentuje i co robi. Jest grubo zawyżone i też w gruncie rzeczy pochodzi tak naprawdę z moich czy twoich podatków, Rafale, więc no to gdzieś w tym wszystkim powinna być miara. Więc doszliśmy do takiego poziomu, w którym rozsądny, zdroworozsądkowy przywódca państwa, dumnego narodu węgierskiego, narodu z tysiącletnią również tradycją, narodu chrześcijańskiego opartego na wartościach, jednego z najwybitniejszych i najlepszych, bym powiedział, narodów europejskich, jest atakowany i szargany za to, że mówi, że interes jego własnego narodu jest dla niego jako przywódcy ważniejszy niż interes innego narodu, innego państwa. No, do jakich kuriozalnych sytuacji doszliśmy? To jest w ogóle niepojęte. Przecież gdybyśmy dzisiaj mieliby ożyć ludzi, którzy żyli 50 czy 100 lat temu, gdyby to słyszeli, gdyby dzisiaj ożył Roman Dmowski na przykład i słyszał coś takiego, to po prostu byłby po prostu głębokim po prostu szoku. Nie mógłby po prostu uwierzyć, że wystarczyło po prostu 100 lat, czy nawet niecałe 100 lat, żeby doprowadzić społeczeństwo do takiego poziomu zidiocenia, żeby uznawali, że to jest rzeczywiście słuszne, tak? Że trzeba takich ludzi jak Orban atakować. Na zakończenie, ale nie takie całkiem krótkie, po parę minut myślę, że dwa tematy chciałem wrzucić. Mhm. Początek marca, dwie ważne daty. 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy, że wśród tych żołnierzy wyklętych było bardzo dużo przedstawicieli obozu narodowego i obóz narodowy poniósł w tym okresie bermanowskim w Polsce największe straty. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz,
8 marca, 55. rocznica rewolty marcowej, czyli no, próby powrotu do władzy w Polsce właśnie bermanowców. Nie używam słowa stalinowcy, bo po prostu w Polsce w okresie tak zwanym stalinowskim rządziła określona grupa narodowościowa i myślę, że określenie bermanowcy najlepiej charakteryzuje, jaka to była grupa. Czy warto o tych sprawach mówić, dyskutować, nieraz się spierać, bo są to sprawy, które nadal budzą duże emocje, czyli sprawa żołnierzy wyklętych i sprawa tak zwanych wydarzeń marcowych. Oczywiście, że tak. No i tutaj słusznie zauważyłeś i to podkreślasz, że choć w okresie, w końcowej fazie, bym powiedział, II wojny światowej, jak i również tuż po, no już Narodowych Siłach Zbrojnych, to nie, formacja sama z siebie była oczywiście formacją narodową, ale potem nastąpiło to przemieszanie, że częściowo również w tych strukturach byli ludzie związani z obozem sanacyjnym i to już nie do końca było tak, że to było w 100% czyste narodowa była to organizacja. No niemniej fakt jest faktem, że rzeczywiście dalej trzon stanowili narodowcy. I trzeba sobie powiedzieć i o tym mówić, że tak, że jeśli idzie o te prześladowania po 1945 roku, w trakcie instalowania się do komunistów polskich pochodzenia żydowskiego, no oni na szczególnym celowniku mieli właśnie narodowców i pamiętali właśnie to, że niechęć właśnie narodowców w okresie międzywojennym, zwłaszcza w drugiej połowie lat 30., powszechną i w środowiskach tych narodowców skrajnych, czyli w postaci ONR-u i różnych grup odłamowych ONR-owskich, ale również i Stronnictwa Narodowego, tak, zwłaszcza chociażby w takim mieście jak Łódź, gdzie te struktury łódzkie były skrajnie właśnie nastawione tutaj na konfrontację, zdając sobie z tego sprawę, że w takim mieście jak Łódź nie mogło być inaczej. No więc te środowiska to doskonale pamiętały. No i tylko tyle, że oczywiście, że w okresie międzywojennym trzeba sobie powiedzieć jedno, że to się kończyło na jakichś tam przepuchankach, rozrubach i tak dalej. Natomiast między obiema stronami, natomiast teraz tutaj no, Żydzi, komuniści żydowscy no, prowadzili po prostu akcję eksterminacji narodowców. Uzyskali olbrzymią przewagę. Uzyskali ogromną przewagę. Aparat, wsparcie Związku Radzieckiego bez tego aparatu, nie ukrywajmy, że nic nie byliby w stanie zrobić. Przez pierwsze kilka lat potrzebowali tego aparatu i nawet 1/3 właściwie całości sił NKWD czy Smiersz, to właściwie jeśli chodzi o wszystkie ludy, bo przecież tam też były zainstalowane te władze sowieckie, ale 1/3 całych struktur NKWD operowała w Polsce. To pokazuje, jak dużym zagrożeniem były te środowiska. I właśnie oni mówili wprost, że jakby ze szczególnym naciskiem kładli, że jeśli przesłuchiwali, torturowali, a torturowali dużo bardziej, bo narodowcy niektórzy przeszli już wcześniej tortury gestapowskie. To te tortury organizowane przez tych Żydów komunistycznych właśnie w Polsce były, mówili, nawet gorsze niż te tortury niemieckie. Tak mówił między innymi Rotmistrz Pilecki. Tak, chociaż Rotmistrz Pilecki sam nie był członkiem jakichś środowisk narodowych, tylko walczył w formacji Chrobry 2 w czasie Powstania Warszawskiego. Tak. Ale właśnie to, czym mówię. Mówiono wprost, że po prostu narodowców trzeba zetrzeć z powierzchni ziemi, tak? Że po prostu ma ich po prostu nie być i pastwiono się nad narodowcami, jeśli ich przesłuchiwano i torturowano, to z dużo większą skrupulatnością i dużo bardziej dotkliwie niż, bym powiedział, działacze podziemia niepodległościowego tej prowincji sanacyjnej, nie wiem, ludowej czy lewicowej, socjalistycznej, tak? Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia, natomiast rok 68 dla mnie to jest 68 rok, to jedna z tych rzeczy, która dobrze wyszła władzą komunistyczną w Polsce, no to zrobienie w 68 roku porządku. Taka jest prawda z tymi środowiskami, z tymi czynnikami. Ja wiem, że dzisiejsza współczesna władza w Polsce no nawet się nie zająknie i powie, że to było B, że to było straszne. No ale co się dziwić, skoro dla nich nawet akcja Wisła również jest przecież B. To była podobno wielka zbrodnia, jak teraz słyszę i to mówią przedstawiciele tych czołowych instytucji polskich, historycznych, opłacanych przez państwo, tam IPN-y czy ośrodki typu Urząd do Spraw Kombatantów i tak dalej, i oni wszyscy, jak jeden mąż, mówią, że to była zbrodnia przeciwko ludzkości i tak dalej. Okazuje się, że akcja Wisła była większą zbrodnią niż zbrodnie i rzeź na Wołyniu. No więc dla mnie 68 rok to było oczywiście słuszne i potrzebne działanie. Jak byśmy sobie uzmysłowili, jak głęboka była penetracja, jeśli chodzi o czołowe stanowiska w Wojsku Polskim, czołowe stanowiska w państwie polskim, czołowe stanowiska na uniwersytetach, czołowe stanowiska w mediach, jak dużo było tam przedstawicieli mniejszości żydowskiej,
żydowskiej w Polsce, mimo że była to w sumie ogólnie, tak, w ogólnej perspektywie całego społeczeństwa polskiego nieliczna grupa, no to zobaczymy, jak rozległe wpływy ci ludzie posiadali na aparat władzy, czyli na wszystkie te ciała, na wymiar, na sądownictwo, na władzę właśnie wykonawczą, na właśnie media, czy na tą właśnie tą czwartą władzę, tak, w Polsce, no właściwie i również wojsko, struktury wojska, milicji, służb specjalnych, to wszystko było właśnie w ich rękach, więc pozbycie się tego było bardzo sprawną i bardzo dobrze przeprowadzoną operacją, a ci ludzie potem, którzy wylądowali właśnie stąd w Izraelu, to pokazuje, jakie mieli wpływy to, że bardzo szybko również weszli te struktury państwa Izrael i osiągnęli tam znaczącą pozycję, tak, i to właśnie zarówno jeśli chodzi o środowiska naukowe, czy też właśnie służby specjalne Izraela, również wojsko, czy również bezpośrednio również struktury, bym powiedział, władz Izraela, więc rzeczywiście pokazuje to, że słuszność tej operacji ja jak najbardziej będę bronił i na pewno nie zmienię swojego stanowiska w tym zakresie, że 68 rok i pozbycie się tych środowisk wyjątkowo szkodliwych było rzeczą jak najbardziej ze wszechmiar pozytywną. W tym miejscu bardzo polecam książkę Rewolta Marcowa, napisana przez Ryszarda Gontarza pod pseudonimem Jerzy Brochocki. Rewolta Marcowa, narodziny, życie i śmierć PRL-u. Bardzo cenna publikacja. Między innymi są tu listy wyjeżdżających z Polski. Na przykład 546 nazwisk. To jest lista zatytułowana, już mówię państwu, Marcowi emigranci, fragment listy osób ubiegających się o wyjazd emigracyjny do Izraela w okresie od 1 stycznia 1968 do 31 sierpnia 1969. Bardzo ciekawa lista osoby. Jest tam podane, gdzie wyjeżdżały, a także jakie wysokie stanowiska miały w Polsce przed wyjazdem z Polski. Tak, i tu warto powiedzieć właśnie jeszcze jedną rzecz, że wyobraźcie sobie, szanowni państwo, gdyby ci ludzie nie wyjechali, to oczywiście już upłynęło od tego czasu, upłynęły lata, ale przecież ci ludzie mieli rodziny, mieli swoje dzieci i tak dalej, to jakie mielibyśmy nasycenie po 89 roku. Skoro mimo tego, że oni wyjechali, ale jeszcze zostali tacy ludzie jak Michnik, jak Urban, jak Najsztub i cała masa ludzi tam, Sekielski i tak dalej, cała masa jeszcze tych ludzi, którzy na przykład w media praktycznie tego głównego nurtu, tego dzisiaj mówimy głównego ścieku, przejęli właściwie w całości i kontrolują, no to sobie wyobraźcie, gdyby oni nie wyjechali, to tej rodziny dzisiaj w jeszcze większym stopniu miałyby negatywny wpływ na nasze państwo. Mimo tego, że mówię, że tak licznie wyjechali, to jeszcze te odpryski, które zostały, i tak w dalszym ciągu są w stanie tak sterować naszym państwem i w taki sposób przesterowywać również polskie społeczeństwo, żeby właśnie zrobić z nich taką szarą masę tych, jak to dzisiaj mówimy, poliniaków, bezmózgich poliniaków, tak? No to są zasługi właśnie również tych ludzi, mówię, mimo tego odpływu, tak licznego by się wydawało odpływu. Dziękuję państwu za uwagę. Moim i państwa gościem był Arkadiusz Miksa. Dziękuję bardzo, Arku. Dziękuję państwu za uwagę. A państwa zachęcam do oglądania naszych programów. Mamy nowy kanał na YouTubie, Centrum Edukacyjne, po prostu, dwa słowa. Mamy kanały, które już działają od paru lat, na Rumble, na BitShoe, na CDA, a także na VK. Zachęcam też do zajrzenia na stronę CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl. A tam książki zarówno wydane przez nasze wydawnictwo, jak i przez inne wydawnictwa i innych autorów z nami zaprzyjaźnionych. Polecam książkę Rewolta Marcowa, o której przed chwilą mówiłem. Polecam z książek wydanych przez Centrum Edukacyjne Polska serię Jedynie Prawda Jest Ciekawa. Do tej pory wyszło 7 książek w tej serii, w tym ta, którą trzymam w ręku, Druga wojna światowa, część trzecia. Tu między innymi jest właśnie tekst Arkadiusza Miksy dotyczący arcybiskupa Adama Sapiehy. Także część pierwsza i druga dotycząca II wojny światowej. Również tomy poświęcone Piłsudskiemu, sanacji, kresom wschodnim Rzeczpospolitej oraz postaci Bolesława Piaseckiego. W przygotowaniu książka pokłosie naszej konferencji historycznej na temat Jędrzeja Giertycha. Polecam też serię
przepraszam, gorące tematy, tu między innymi źródła finansowe komunizmu, nazizmu, czy też książka Arnaud de la Suie, Masoneria, czyżby papierowy tygrys. Polecam książki Jędrzeja Giertycha. Pokażę może tutaj trzy książki, a w zasadzie cztery. Nacjonalizm chrześcijański, bardzo ważna pozycja z lat 40. Polski obóz narodowy, ważna broszura, ważna książka z lat 70. XX wieku. W obliczu zamachu na Kościół, Jędrzej Giertych, książka powstała po Soborze Watykańskim II, kiedy Giertych zaangażował się w obronę tradycji w kościele. A także ciekawostka, Jędrzej Giertych, Sprawa Marii, czyli dzieje polskiej radiostacji pływającej po Morzu Śródziemnym w latach 1947-48. To była radiostacja, którą kierował właśnie Jędrzej Giertych i która była wcześniejszą stacją nadającą do komunistycznej Polski, czy na przykład Radio Wolna Europa. Tak, to warto jeszcze powiedzieć, że to było właśnie przeciwieństwo Radio Wolna Europa, rzecz tylko i wyłącznie kontrolowana przez nas jako Polaków. Natomiast tam oczywiście była jeszcze misyjność i propaganda amerykańska, natomiast ta była rzeczywiście niezależna i z polskich pieniędzy. Mm-hmm. Nie dlatego, dlatego po roku musiała upaść, tak? Nie prowadzona przez służby amerykańskie, dokładnie, tak jak Radio Wolna Europa. O myśli ideowo-politycznej Jędrzeja Giertycha, bardzo ważna broszura Piotra Piesiewicza, polecam. A także książki wydane przez Biblioteczkę Myśli Polskiej. Tutaj polecam książkę Ukraina w ogniu, komu potrzebna jest ta wojna. Aleksandr Dugin, Manifest Wielkiego Przebudzenia i Pisma Czasu Wojny oraz Roman Dmowski o Rosji i Ukrainie, bardzo ważna pozycja. Z naszych tutaj kolegów, a także uczestników naszych spotkań na kanale Centrum Edukacyjnego Polska, Krystian Jachacy, Rewolucja Peryferii, ciekawa książka. Polecam książki Henryka Pająka. Tutaj polecę Rosja we krwi i nafcie, o tym jak niszczono Rosję i Związek Radziecki. Apokalipsa bliżej niż sądzicie, o różnych konfliktach, czy to z islamistami, czy właśnie z różnymi mafiami międzynarodowymi. Plagi Sanhedrynu to książka wokół oczywiście pandemii COVID-19. Wreszcie książki, które tutaj stoją. Doktor Krzysztof Tracki, książka Młodość Witolda Pileckiego. Bardzo ważna pozycja pokazująca Pileckiego jako człowieka. Nie ma tu tych wątków najbardziej znanych, bo autor celowo skupił się na okresie, kiedy do II wojny światowej. Natomiast bez poznania tej książki trudno zrozumieć jak gdyby oddanie się w ręce niemieckiej, pójście na ochotnika do Oświęcimia, później ucieczkę z Oświęcimia, walkę w zgrupowaniu Chrobry 2 w czasie Powstania Warszawskiego, później zaciągnięcie się do drugiego korpusu generała Andersa i wreszcie przyjazd do Polski z misją bynajmniej nie walki zbrojnej. I tu właśnie zawsze podkreślam te trzy postaci, ich było dużo więcej, że do żołnierzy wyklętych są zaliczani ci, którzy nigdy nie chcieli prowadzić beznadziejnej w tym momencie, w tym czasie walki zbrojnej. Na przykład generał Neil Fieldorf był przeciwnikiem walki zbrojnej przeciwko reżimowi komunistycznemu, co nie oznacza, że był zwolennikiem komunizmu. Podobnie Adam Doboszyński, który przyjechał do Polski i rozmawiał ze środowiskami narodowymi celem odbudowania obozu narodowego, odbudowania Stronnictwa Narodowego po wojnie, niestety aresztowany i skazany no, za rzekomą próbę obalenia Polski Ludowej. Natomiast on nie miał takich planów zbrojnych, chciał politycznie być w opozycji wobec ówczesnego ustroju. No i wreszcie właśnie
rotmistrz Witold Pilecki, który też założył organizację, ale ta organizacja nie była organizacją zbrojną. Uważanie go za żołnierza wyklętego jest troszeczkę na wyrost. No, trochę pewnym nadużycie, można powiedzieć, tak? No. Ponieważ jego organizacja właśnie chciała wychowywać Polaków, kierować młodych ludzi na studia, do odbudowy kraju. Oczywiście wykonywali pewne zadania na rzecz drugiego korpusu generała Andersa we Włoszech, takie nazwijmy to wywiadowcze informowanie, co się dzieje w Polsce, ale nie by mieli na swoim wyposażeniu broni i nie planowali walki zbrojnej. Mimo to został oskarżony o właśnie próbę zbrojnego obalenia ustroju i skazany na karę śmierci. Wreszcie słownik biograficzny Polskiego Obozu Narodowego. Wyszły do tej pory 4 tomy. Chyba w każdym z tych tomów jest tekst Arkadiusza Miksy. W każdym z tych tomów jest kilkadziesiąt nazwisk ważnych osób z Polskiego Obozu Narodowego. I na zakończenie jeszcze płyta. Iwan Komarenko, stawką jest wolność. Jest to 13 utworów, które wykonywał głównie na antysystemowych demonstracjach i protestach w latach 2020-2021, czyli tematyka mniej więcej wiadoma najbardziej popularnego wówczas tak zwanego wirusa. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję też za wsparcie finansowe. Dzięki Państwa darowiznom możemy działać i rozwijać naszą działalność. Jeżeli chcą Państwo nas pomagać, prosimy o darowizny na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce.